W dzisiejszym odcinku Naruto i Pain oraz Zetsu. No ale mam nadzieję, że mnie boleć nie będzie. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak doskonale wiecie, ja jestem przeogromnym fanem Naruto. Znam tutaj wszystkie postacie, to znaczy Paina, Zetsu i tak naprawdę właśnie mogłem powiedzieć odwrotnie, bo tak naprawdę to nie jestem wielkim fanem Naruto, moi drodzy. A to dlaczego? Tak samo jak trochę Dragon Ball, aczkolwiek bardziej to zaczęło się od Dragon Balla, bo Naruto nawet nie tyknąłem. Gdzieś tam zaczęło początkowo mnie frustrować, że wiecie, potrafiłem być u babci na jeden weekend i u kuzynów, bo kuzyni też mieszkali gdzieś tam z babcią. Nie było mi u nich cały tydzień, przyjechałem na kolejny weekend i dalej trwała ta sama walka. I oczywiście to jeszcze nie było tak denerwujące. Później bardziej zaczęło mnie denerwować na przykład to, że... właściwie sam się zacząłem denerwować, jak teraz pomyślę. Bo po prostu na przykład, wiecie, byłem tydzień później u kuzyna i tak olewałem ten tydzień oglądanie Naruto, wolałem się bawić klockami czy biegać po polu i oglądałem za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie okazało się, że już ta walka się skończyła, że jest inna walka i przestałem to ogarniać. I tak, rzuciłem to wszystko. Natomiast moi drodzy, do dzisiaj średnim fanem mangi jestem. Natomiast jestem fanem klocków, jak wiecie, to mi akurat zostało i musiałem zapytać kolegi, wysłałem mu zdjęcie i zapytałem go, ej, co to za typy, nie? I on mi wysłał, że Pain i Zetsu, on jest przeogromnym fanem Naruto, więc raczej nie mógł się pomylić. Natomiast nie wiem, który jest który. Zgadywałbym, że ten jest Pain, a ten jest Zetsu. Moi drodzy, Dragon Ball zresztą też u mnie na kanale był, jeżeli nie widzieliście, to was serdecznie zapraszam teraz do narożnika. Natomiast, co mogę powiedzieć, no to jest AliExpress, tu ostatnio już były, gdzieś tu leżała mi folijka, o jest folijka, z jeden z ostatnich openingów, że widzicie, oklejają rzecz folijki. Niestety cały czas brak instrukcji, co w przypadku tych figurek akurat, no może nie być dobre, bo moi drodzy, tutaj mamy kilka elementów nieoczywistych, powiedziałbym. I oczywiście, że elementem nieoczywistym nie jest ta podstawka, a chociażby ten element, on mnie mocno zaintrygował. No w ogóle wygląda tak jak pionek do gry i myślę, że śmiało można by go użyć jako pionka, kurde, do gry. Jest to twardo oczywiście. Zastanawiałem się właśnie w ogóle, jak ten element będzie zrobiony. I już teraz wiem. I tak naprawdę jest spoko, bo możemy być bez tego wdzianka. Możemy sami go tutaj włożyć, jak widzicie. Ja teraz zaprezentuję, bo zaraz to wdzianko włożę. Moi drodzy, jak przyjrzymy się temu nadrukowi, no pierwsza klasa. Spójrzcie na te palce u stóp, które nawet mają zarysowane paznokcie. Dalej te zmięcia na spodniach i to idzie wokół całości postaci, moi drodzy. Wow, naprawdę wow. Jakościowo ten nadruk jest naprawdę dobry. Tutaj chyba trochę, tu się podzieje trochę ziaziu, jak to rozdzielę. Nie, nawet nie. Oczywiście jakieś tu minimalne wyjścia i widzicie, ale to jest dużo większe na kamerze, na powiększeniu niż w realu. Ja w realu praktycznie żadnych wad tu nie widzę. Kurde, nawet nóżki chodzą w miarę ok. Główka też niczego sobie. Musimy oczywiście ją zdjąć. Wkładamy... Jak to działa? Nie, to nie tak działa, moi drodzy. Jak to działa? Teraz pytanie najważniejsze. Czy po prostu tak? Chyba tak. Chyba po prostu tak to działa. I głowa wchodzi nam tutaj w ten oto sposób. Jedna w fryzurkach, widzieliście tutaj nakrycie łeba. To jest dopiero, moi drodzy, robota. Jak to jest dobrze wykonane, to w ogóle jest ostre i naprawdę ukułem się teraz w patrzcie, widzicie to? Nie dotykam wcale mocno. I oczywiście nie uznaję tego za błąda, bo nie jest błędem, po prostu jest ostre, trzeba brać to pod uwagę. Nie, naprawdę wygląda to kapitalnie. No i spójrzcie, mamy aż 4 łapy, czyli dostajemy 2 łapy do włożenia tutaj do zwykłego tułowia. Super robota, w ogóle patrzcie jak mu tutaj... Czy to są... W ogóle myślałem przez chwilę, że to są żyły, nie? Ale chyba nie. To są jakieś tatuaże, guziki na rękach. No proszę, no proszę. Całkiem spora liczba tych elementów, moi drodzy, jak spojrzymy. Bo spójrzcie, mamy tutaj de facto ten torsik jako element zapasowy. Dodatkowo jeszcze mamy więcej tutaj łapek, jakby się pogubiło. A ten drugi torsik, to drugie ciało właściwie, powinienem powiedzieć, ma swoje własne... nie ma swoich własnych rączek. No to przepraszam, ma gołe rączki. Gdzieś tam pomyślałem przez chwilę, że ma czarne. Kurde no, ej, naprawdę. Wygląda to dobrze i wam powiem szczerze, że akurat w tym przypadku nawet w miarę płynnie chodzi, nawet normalnie się rusza. Oczywistym jest, że nie zwiastuje tu nagłego objawienia w klockach, bo niedawno tę wangę testowałem i jakby tam nie było tego objawienia, ale kurde, wygląda to naprawdę... Czemu jak mówię, że wyglądasz naprawdę dobrze, to ręka ci odpadła? Boję się, że to było moje niedowłożenie, już chyba tutaj dopchałem i już powinno być dobrze i nic tu nie powinno wypadać. On ma jeszcze takie dwie pałki. Zgaduję oczywiście, że bardziej do walki niż do grania na perkusji. Ale wyprostujcie mnie w komentarzach, bo już nie chcę mojego kolegi dręczyć, bo jeszcze będzie zazdrosny, że mam takie fajne figurki. Aczkolwiek mogę mu je oddać, bo ja mówię, aż takim fanem nie jestem, ale tutaj ten torsik jeszcze bonusowy, no wow. Natomiast ten drugi, zgaduję, że Pain
wcale nie jest mniej ubogi w elementy, a wręcz, moi drodzy, przeciwnie. On to dopiero jest bogaty. Mamy tutaj, ja pozwolę sobie, skoro już wiem, jak to działa, włożyć najpierw te łapy, ale, moi drodzy, no i pochwaliłem dzień. Nie mamy tutaj drugiej łapy normalnej. No proszę, pochwaliłem dzień zbyt wcześnie. Chyba, że tu gdzieś padła. Nie, nie mamy. Tu ten strój, jak widzicie, się różni, bo jest rozpięty. W ten sposób wygląda zdecydowanie lepiej, chociaż nie chciałbym na te ostre elementy tu absolutnie stanąć. Poza tym jest to identyczne. Identyczne są tutaj też nóżki, także tu nie, nie, przepraszam, ależ w WTF-ie, spójrzcie, inny kolor stóp. No, wow, po prostu. Nie, dobrze, kurde, przyjrzyj się może czasem, chłopie, co robisz na recenzjach. Była druga ręka, wyglądała ona tak. No i tutaj wszystko było i tutaj zgaduję, że on powinien mieć białe rączki w tej wersji, a czarne ma w tamtej chyba, nie? Tak bym osobiście zgadywał. Natomiast zdecydowanie bardziej podoba mi się tamta wersja w tych sukienkach, więc no, buzia również, no, ciekawa. Ciekawy jest to element, naprawdę. Te dziury tutaj na... A, na to, oje... A co to w ogóle będzie, moi drodzy? To mnie ciekawe, to jest takie... Coś takie na łeb? Na łeb, ale widzicie? Pierwszy raz się spotykam z takim elementem wszczepianym tu. Rewolucja prawie, że. Jako do czego jeszcze to jest? No to coś takiego chyba jest, chociaż nie do końca mi to tam weszło, ale wygląda ciekawie. Taka, wiecie, żywa rosiczka, chciałoby się rzec. Ja jednak, tak jak mówiłem, wolę tą wersję tutaj, więc pozwolę sobie zbudować ją. A wy macie mały wybór, jeżeli chcecie mi pozwolić czy zabronić, tak czy siak po prostu. Natomiast tu już zdecydowanie... Te glony mi nie wejdą, to coś mi tutaj nie wejdzie. No ciekawe, natomiast na pewno dużo bardziej ciekawe są jego brońki. Tamten ma zwykłe dwie pałki. Ten natomiast ma mega ciekawą brońkę, bo ma taki sztylet tutaj, jak widzicie. I jest on naprawdę pro. Chciałbym widzieć taki element w LEGO, moi drodzy. I jakościowo, kurde, też. Jakościowo też, kurde, całkiem... Całkiem. Tutaj ta łapa walczy, kurde. Druga łapa mi, moi drodzy, nie chce wejść. Dobra, bardzo dużo siły i ona praktycznie nie chodzi. Nie będę więc jej tutaj ruszał jakoś specjalnie, by mi się to nie rozwaliło na recenzji. Natomiast są nieprzyjemne odciski z tego wciskania. No i, moi drodzy, co tutaj dużo rzec? No, jest naprawdę ciekawie. Jeszcze ta ma fryzurkę w ogóle. Jest naprawdę ciekawie, ale może przejdźmy sobie do podsumowania. Moi drodzy, z jednej strony chciałoby się rzec, że klasyka chińszczyznictwa, nie? Czyli figurki wyglądają naprawdę dobrze, nadruki robią wrażenie. Wszystkie tutaj elementy to są naprawdę częstokroć elementy, których nie, no może nie wszystkie, ale częstokroć elementy, których nie spotkamy w LEGO. Raz, dwa, trzy, kurde, no to już macie elementy. Nadruki, no to jest, mówię, coś, czego nawet LEGO by się mogło nie powstydzić. Innymi słowy, po raz kolejny, jeżeli chcecie wstawić sobie to na półkę, będziecie z produktu jak najbardziej zadowoleni. Jeżeli chcecie się tym bawić, tutaj niestety trochę gorzej, bo pomijając fakt, że ruchliwość chociażby tych nóżek praktycznie nie istnieje, rąk trochę bardziej, no to właśnie, jedna chodzi lżej, druga chodzi lepiej, jedna chodzi gładziutko, druga w ogóle się urywa, jak widzicie, i tutaj bywa z tym trochę problem. W sensie nie jest aż tak bardzo źle, innymi słowy, jakość tych klocków oceniłbym jako takie 6 na 10, w sensie nawet 7 na 10 jakość klocków, nawet może 8. Dobra, 8 na 10 jakość klocków. Niestety ruchliwość jest na 6, ale jakość wyglądowa to już zdecydowanie, moi drodzy, 9 i ona jest już godna polecenia. Jeżeli jesteście takim fanem i chcecie sobie posadzić to na półkę, jak najbardziej można. Jeśli chcecie się tym bawić, też można oczywiście, tylko miejcie pod uwagę te wszystkie mankamenty. Bierzcie też pod uwagę, że mamy weekendzik, ja wiem, że macie trochę więcej czasu i możecie teraz sobie wejść, nadrobić inne filmy na moim kanale, zostawić również subskrypcję i nie przegapiać przyszłych filmów, czego wam serdecznie życzę. Dzięki, że byliście. Bye!